dniu 18 maja dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze w miejscowości Bielawa na osiedlu 25-lecia 22. Zgłoszenie było z mieszkania prawdopodobnie 67. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastępów ZOTRG Dzierżoniów oraz OSP Bielawa stwierdzono, że pożar ma miejsce na parterze w mieszkaniu numer 57. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu wody na palące się elementy wyposażenia mieszkania, oddymieniu za pomocą okien na klatce schodowej, klatki schodowej, przeszukaniu mieszkania, jak i również innych, sprawdzeniu innych mieszkań pod kątem obecności gazów niebezpiecznych. Na czas działań droga była całkowicie zablokowana, nieprzejezdna. Cztery osoby ewakuowały się przed naszym przybyciem. Pozostałym osobom polecono pozostanie w mieszkaniach i zabezpieczenie otworów drzwiowych do mieszkań celem nieprzedostania się dymu do ich mieszkań. Żadna osoba tutaj będąca na miejscu zdarzenia nie oskarżała się na żadne dolegliwości związane ze zdarzeniem. Na przyczynę pożaru będzie ustalała policja. Z nami na miejscu zdarzenia pracowała jeden zespół ratownictwa medycznego, patrol policji oraz pogotowie gazowe. Na ten moment za chwileczkę ma dojechać jeszcze pogotowie energetyczne celem sprawdzenia instalacji elektrycznej.